Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, bardzo krótkim, bo jak wiecie, wczoraj ogłosiłem drobny konkurs. Do zgarnięcia są płytki PCB do zgrzewarki Kredexu w obudowie Z110. Zgrzewarki MC Techu, właściwie sterownika MC Techu. Ale do rzeczy, co trzeba było zrobić? Na stronie MC Techowej zamieściłem post, w którym opisywałem linki, w których można bezpośrednio u producenta zamówić płytki PCB oraz pobrać wsad do plików, wsad Arduino, kod Arduino do dowolnej przeróbki. Co trzeba było dokładnie zrobić? Udostępnić publicznie post z dopiskiem i ty możesz zostać kreatorem i polubić spośród osób, które spełniły powyżej wymienione wcześniej wymienione wymagania, wylosuję teraz 5 osób, z którymi się skontaktuję celem przesłania płytek PCB. Dobra, jedziemy po kolei. Wymieszaj to. Pierwsza osoba, Michał Woźniak. Druga osoba, Rafał Orzechowski. Trzecia osoba, Konrad Mucha. Gratuluję. Ile już mamy? Trzy. Jeszcze dwie. Grzegorz Radomski. I uwaga. No, czekasz, bo jesteś tam gdzieś. Jeszcze cię nie wylosowałem, co? Invisimals. To już jest 5. Tak? Tak. Moi drodzy, skontaktuję się z wami, żeby przesłać wam te płytki. Czekajcie na kontakt. A tymczasem wracam do produkcji sterowników. Trzymajcie się. Jesteś prześwietlony. A i pamiętaj, żeby tam się za dużo nie zacinać, bo tam nie będzie cięcia później. No okej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekaj, bo to nie jest kolejny odcinek. Radio trzeba wyłączyć. Chodź tu, bo słychać jak dreptasz. Trzeba było udostępnić ze strony MC Techowej post, w którym pisałem, że... Fajnie. Czekaj, bo to jeszcze można edytować, tak? To jeszcze. Komisja gier i zakładów pilnuje, żeby nie było oszustw. Ja też. Żonka też.